Rozpunka. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żyła cudowna para. Pewnego dnia kobieta przekazała mężowi dobrą wiadomość, że jest w ciąży. Jej mąż był tak zadowolony z tej nowiny, że powiedział, że zrobi dla niej wszystko. Więc pewnego dnia powiedziała mu, że tęskni za chrupiącą sałatą. Jeśli nie będę mogła zjeść tej pysznej sałaty z ogrodu naszego sąsiada, nie będę mogła odpocząć. Więc jej mąż poszedł do ogrodu sąsiada, aby spełnić życzenie żony. Ale niestety nie wiedział, że jego sąsiad to bardzo niebezpieczna czarownica o imieniu Kamila. Nikt tego nie wiedział, ale czarownica miała 150 lat. Aby wyglądać młodo, Kamila musiała dotykać tylko złotych rzeczy, więc pokryła wszystko w swoim domu złotem. Wszystkie talerze, łyżki i widelce, butelki, lampy, nawet krzesło, na którym siedziała. Wszystko było pokryte złotem. A tego wieczoru usłyszała pukanie do drzwi. To sąsiad przyszedł poprosić o sałatę dla swojej ciężarnej żony. Kamila powiedziała, że może wziąć z ogrodu tyle, ile chce. Ale pod jednym warunkiem. Jeśli twoje dziecko będzie miało złote blond włosy, wezmę je. Mężczyzna nie wiedział, co robić, ale głupio zgodził się i modlił, aby jego dziecko nie miało blond włosów. Kilka dni później jego żona urodziła piękną córeczkę. W złotych, blond włosach. Nazwali ją Rozpunka. Kamila jakoś wiedziała, że dziecko urodzi się z blond włosami. Więc zabrała dziecko rodzicom i przyprowadziła do domu. Czarownica bardzo dobrze zaopiekowała się Rozpunką, czesała jej blond włosy, które z każdym dniem rosły dłuższe. Kamila nigdy nie chciała obcinać jej włosów, ponieważ brała długie kosmyki, gotowała je w magicznym kotle i zamieniała w złoto. Moja magia zmienia jej długie, złote włosy w złoto. Ustawiłam się na wieczność. Jupi! W głębi lasu Kamila wykorzystała swoją magię do zbudowania ogromnej, wysokiej wieży, w której uwięziona byłaby Rozpunka, gdzie jej włosy byłyby bezpieczne. Wieża nie miała nawet schodów w środku. Był tylko jeden mały pokój z jednym małym oknem. Rozpunka dorastała w tym pokoju sama przez 18 lat, z wyjątkiem wizyt Kamili. Gdy Kamila od czasu do czasu ją odwiedzała, wołała do niej z dołu. Rozpunka! 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 Opuść twoje złote włosy! Rozpunka wyciągnęła swoje długie, splecione włosy za okno, a Kamila trzymała się ich i wspięła na wieżę. Matko, dlaczego ta wieża nie ma schodów? Dlaczego nie mogę stanąć na ziemi i bawić się kwiatami i ze zwierzętami? Moja piękna, złotowłosa dziewczyno, to jedyny sposób, aby uchronić cię przed złem tego świata. Istnieje wiele niebezpiecznych zwierząt i wszelkiego rodzaju podłych stworzeń. Gdyby coś ci się stało, nie przeżyłabym tego.
Pewnego dnia Robert, przystojny książę kraju, który urodził się tego samego dnia co Roszpunka, zabrał swojego konia na przejażdżkę po lesie. Książę usłyszał śpiew w lesie i uważnie słuchał. Ten głos jest taki piękny. I podążał za dźwiękiem tajemniczego głosu, aż w końcu dotarł do dolnej części wieży, w której mieszkała Roszpunka. Kiedy śpiewała w oknie, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Rozejrzał się w poszukiwaniu drzwi do wieży, ale nie mógł ich znaleźć. I właśnie wtedy Kamila również przybyła do wieży. Więc książę ukrył się za krzakami, ponieważ wiedział, kim jest ta wredna wiedźma. O nie, to Kamila. To ta zła wiedźma. Co ona tu robi? Roszpunka! 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 Opuść twoje złote włosy! Roszpunka opuściła swoje długie włosy, aby Kamila mogła się wspiąć. Następnego dnia książę wrócił do wieży. Kiedy przybył, próbował naśladować głos czarownicy i zawołał do wieży. Roszpunko! Roszpunka! Opuść swoje złote włosy! Roszpunka pomyślała, że głos brzmi dziwnie, ale i tak spuściła włosy. Książę Robert szybko wspiął się na włosy, aby dowiedzieć się, kto tak pięknie śpiewał. Co za włochata wspinaczka! Roszpunka była przerażona, kiedy go zobaczyła. Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Jestem książę Robert. Myślałem, że możesz mieć kłopoty z powodu wiedźmy i takich tam... Jestem Roszpunka. Nie powinnam była opuszczać włosów. Moja matka mówi, że nieznajomi to niebezpieczne stworzenia. Wynoś się stąd. Nie martw się. Nie jestem niebezpieczną osobą ani stworzeniem. Po prostu usłyszałem twój piękny głos i chciałem zobaczyć, co knuje wiedźma. Więc chyba jestem tu, aby cię uratować. Słowa księcia uspokoiły serce Roszpunki i przestała się go bać. Droga Roszpunko, czy chciałabyś ze mną zejść z wieży, by powąchać kwiaty, spacerować po lesie i spotkać piękne zwierzęta? Roszpunka chciała zobaczyć życie na zewnątrz przez te wszystkie lata, więc od razu przyjęła ofertę księcia. Pomysł, który może pomóc nam wyjść z wieży. Kiedy nadszedł kolejny dzień, zła wiedźma Kamila przybyła do wieży i już miała zawołać Roszpunkę, kiedy zobaczyła jej długie blond włosy zwisające ze szczytu wieży. Pewnie widziała, jak nadchodzę. I opuściła włosy. Kamila zaczęła wspinać się na szczyt wieży. I wtedy usłyszała odgłosy konia. Myślała, że ktoś może być w pobliżu, ale nie zawracała sobie tym głowy i wspinała się dalej, ponieważ chciała jak najszybciej dotrzeć do Roszpunki. Kiedy przybyła do komnaty Roszpunki, była zszokowana. Roszpunki już tam nie było. Ucięła włosy i uciekła z wieży. Moje złoto! Moje złoto zniknęło! O nie! Nie! Roszpunka! Roszpunka obcięła włosy i przywiązała je do uchwytu na ścianie wieży, aby ona i książę mogli zejść razem. Kamila, sama we wieży, desperacko dotknęła obciętych włosów Roszpunki. O nie! Nie, 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 nie! To już nie działa, bo włosy są obcięte!
Włosy muszą być na głowie, aby mogły zmienić się w złoto. W międzyczasie książę Robert i Roszpunka przybyli do zamku księcia. A książę opowiedział wszystko ojcu i matce, królowi i królowej. Król powiedział, że słyszał o imieniu Roszpunka. Była to córka starego rolnika i jego żony. Więc książę natychmiast zabrał Roszpunkę do starego domu pary, która powiedziała, że zaginęło im dziecko o imieniu Roszpunka. Gdy tylko jej biedna matka i ojciec otwarli drzwi i zobaczyli Roszpunkę, natychmiast ją poznali. Moja córko, moja droga córko, znalazłaś nas! Zła wiedźma zabrała cię od nas! Minęło tyle lat, ale w końcu jesteś w domu! Jesteśmy twoją prawdziwą rodziną! Roszpunka była bardzo szczęśliwa, że spotkała swoją prawdziwą rodzinę. A jak myślisz, co się stało z Kamilą, która została we wieży bez złota? Znajdę cię, Roszpunko! Będę cię ścigać za włosy, które zamieniają się w złoto! Pewnego razu w odległej słonecznej krainie była sobie księżniczka o imieniu Roszpunka. Mieszkała ze swoim ukochanym księciem Robertem w najwspanialszym zamku w królestwie. Pewnego dnia Roszpunka huśtała się na drzewie w ogrodzie na swych włosach. Nagle usłyszała głos, którego nigdy wcześniej nie słyszała. Zwolnij trochę! Spadam! Kto to powiedział? Dłużej nie dam rady! Spadam! Spadam! Czy ja śnię? Co to za głos w mojej głowie? To ja! Ja! Uf! Głos, który słyszała Roszpunka, należał do spinki do włosów. Czy to ty do mnie mówiłaś? Oczywiście, że to ja! Myślałaś, że zwariowałaś? Mała spinka do włosów zaczęła chodzić, a Roszpunka, która nigdy wcześniej nie widziała gadającej spinki do włosów, poszła za nią. Więc masz jakieś imię? Oczywiście, że tak. Nazywam się Klapsi. Więc to znaczy, że zawsze byłaś w stanie mówić, Klapsi? Tylko z tobą nie mogłam rozmawiać. Co masz na myśli? Mała Klapsi zatrzymała się i opowiedziała wszystko Roszpunce. Kiedyś też byłam piękną, młodą dziewczyną. Oczywiście moje włosy nie były tak długie i złociste i lśniące jak twoje. A nieważne. Pewnego dnia poszłam zbierać owoce czarnej morwy, które rosną w mrocznym lesie. Poszłaś sama do mrocznego lasu? Naprawdę przerwiesz mowę gadającej spinki do włosów? Znalazłam gigantyczne drzewo morwy, więc zaczęłam zbierać owoce. W tym momencie zobaczyłam jasne, dziwne światło w lesie. Byłam ciekawa i podeszłam bliżej, żeby zobaczyć, co tam jest. Przede mną stała bardzo stara kobieta z dzieckiem. Tym dzieckiem byłaś ty, Roszpunko. Kobieta myła lśniące włosy dziecka w rzece płynącej przez las. Kiedy stara kobieta zanurzyła włosy dziecka w wodzie, pojawiły się złote kulki. Wzięła jedną ze złotych kulek w dłoń i szepnęła coś. Wtedy kulka nagle zmieniła się w złoty wachlarz. Kiedy kobieta użyła wachlarza do schłodzenia twarzy, stawała się coraz młodsza. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, więc podeszłam do niej, a ona nagle się odwróciła. Co tu robisz? Co widziałaś? Gadaj, ale już. Czy te włosy właśnie zmieniły się w złoto? Powiedziałam. Potem starsza pani, która wyglądała młodo, zmieniła mnie w spinkę do włosów. Co ty mi zrobiłaś? O nie, nie! Od teraz będziesz spinką do włosów, która ochroni włosy mojej małej Roszpunki. Czy to prawda? Ty? To się stało przeze mnie? Musimy przerwać klątwę. To wszystko wina tej złej wiedźmy Kamili. Tylko Kamila wie, jak znów stać się człowiekiem.
Różpunka i Klapsi zgodnie razem udały się do wieży, w której mieszkała czarownica Kamila. Po krótkiej chwili, głęboko w lesie, natknęły się na rzekę. Aby przepłynąć rzekę, Różpunka zbudowała małą łódkę z włosów. Wskoczyły na łódź i popłynęły na drugą stronę rzeki. Po przedarciu się przez wielkie drzewa, w końcu zobaczyły wysoką wieżę. To wieża, w której kiedyś byłam uwięziona. Więc jak tam wyjdziemy, Różpunko? Zobaczmy, będziemy ją obserwować z odległości. Różpunka położyła Klapsi na końcu włosów, a po obu stronach przyczepiła liście ogromne jak latawiec. Potem rzuciła włosy w niebo i w kierunku wieży. Do góry! Leć, malutka spinko! Klapsi szybowała po niebie i zajrzała do środka. Najpierw zobaczyła miotłę, która sama zamiatała podłogę. Chwilę później usłyszała, jak Kamila rozmawia z miotłą. Ach, miotło, miotło, moja złota miotło, miotełko. Powiedz mi, jak odzyskać włosy Różpunki? Nie mogę żyć bez mojego złotka. Nie smuć się, ma pani. Gdybyś tylko wyjrzała przez okno, zobaczyłabyś te magiczne włosy. Klapsi wróciła prosto na ziemię. Pozamiatałaś własny mózg, miotełko. Nie, moja pani, mówię prawdę. Jeśli mi nie wierzysz, to spójrz. Klapsi nerwowo powiedziała Różpunce, że miotła ją widziała. Kamila podeszła do okna, chociaż wciąż nie wierzyła w to, co powiedziała miotła. Kiedy wyjrzała na dół, widziała, jak Różpunka i Klapsi uciekają. Stójcie! Nie uciekajcie! Zmieniłam się! Nie jestem już taka jak kiedyś! Różpunka zatrzymała się na sekundę. Klapsi, słyszałaś? Zmieniła się. Może nam pomoże. Ale jak? Różpunka wróciła do wieży razem z Klapsi. Kamila wyskoczyła z wieży, lecąc na miotle. Gdy tylko zobaczyła lśniące włosy Różpunki, jej oczy zaczęły błyszczeć. Chciała dotknąć włosów Różpunki, więc podeszła bliżej. Nie podchodź zbyt blisko, Kamila. Tak bardzo za tobą tęskniłam, Różpunko. Gdybym tylko dotknęła twoich włosów przez chwilę. Zawrzemy umowę, Kamila. Ja dam ci trochę moich włosów, a ty w zamian zmienisz Klapsi w człowieka. Tak, oczywiście, pewnie. Różpunko, daj mi swoje złote włosy. Różpunka wzięła kawałek włosów i wręczyła je Kamili. Kamila sięgnęła po włosy i... Wreszcie mam kawałek włosów, który sprawi, że znów będę młoda. Pospiesz się, teraz moja kolej. Zamień mnie z powrotem w człowieka. Kamila, odlatując na miotle, krzyczała do nich. Musisz sprawić, by smok za siedmioma górami uśmiechnął się. Tylko wtedy możesz zmienić się w człowieka. Smok za siedmioma górami? Jeśli Kamila mówi prawdę, na pewno znajdziemy tego smoka, Klapsi. Jesteś gotowa? Wyruszamy. Moja pani, czy naprawdę w tych górach jest smok? Oczywiście, że nie. Różpunka przypięła Klapsi do swoich włosów i razem udały się w góry, gdzie czekała je wielka przygoda. Pewnego razu w trzeciej jaskini na szczycie za siedmioma górami było sobie pewne jajo chronione przez bratnie wiewiórki.
To jajo było smoczym jajkiem, które właśnie miało się wykluć. Niedaleko był kraj pełen pachnących kwiatów, jasnych zielonych wzgórz i piękna księżniczki Roszpunki. Szukała ona smoka, o którym opowiadała jej wiedźma Kamila. W towarzystwie Klapsi szukała go w magicznym lesie. Kamila obiecała, że jeśli Klapsi rozśmieszy smoka, znów stanie się człowiekiem. Roszpunko, jestem wykończona. Czy mogę odpocząć na twoich włosach? Roszpunka wzięła Klapsi i położyła ją na włosach, po czym poszła dalej. Gdy szła, potajemnie podążała za nią sowa z magicznego lasu. Łatwiej niż myślisz, topisz się w las, gdy jesteś sobą. Po pewnym czasie zobaczyła ul. Chociaż niektóre pszczoły latały wokół ula, wydawało się, że jest pusty. Myślisz, że królowa pszczół opuściła ten ul, Klapsi? Nie wydaje mi się. Spójrz tam! Roszpunka była przerażona tym, co zobaczyła. Królowa pszczół, trzykrotnie większa od niej, pojawiła się tuż przed nimi. Moja droga królowa, my próbujemy odnaleźć 7 gór. Tak, rzeczywiście. Czy my idziemy właściwą drogą? Czy też w złym kierunku? Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, Roszpunko. Chodźmy już, co? Dziękuję, królowo. Mam nadzieję, że będziesz miała dużo miodu w tym roku. Roszpunka i Klapsi szybko odeszły od ogromnej królowej pszczół. Na ścieżce, którą szły, zobaczyły olbrzymie kwiaty lwiej paszczy. Roszpunko, to są kwiaty lwiej paszczy, prawda? Tak, to one. Więc kwiaty lwiej paszczy mogą otworzyć paszczę. Klapsi, jeśli będziemy cicho, to nic nam nie zrobią. Wrażliwe na hałas lwie paszcze wyglądały, jakby spały. Roszpunka i Klapsi zaczęły się przed nimi przekradać powolnymi i cichymi krokami. Ale nagle... Roszpunka próbowała stłumić kichnięcie, zasłaniając usta Klapsi włosami. Ale to nie wystarczyło. Psik! O nie! Nie! To niemożliwe! Z głośnym kichnięciem Klapsi obudził się jeden z kwiatów. Lwia paszcza wyciągnęła szyję w kierunku Roszpunki. Nie wiedziały, co robić i zamarły ze strachu. Wtedy wielki kwiat otworzył swoją paszczę i już miał zamiar pożreć Roszpunkę. Ale sięgnęła włosami ciężką skałę, złapała ją mocno, a następnie wrzuciła do paszczy wielkiego kwiatu. Lwia paszcza musiała przełknąć twardy kamień, a Roszpunka zaczęła biec między innymi kwiatami. Pozostałe lwie paszcze budziły się, kiedy uciekała między nimi. Klapsi i Roszpunka były zmęczone, ale przynajmniej uciekły od lwich paszczy. Nagle pojawiła się przed nimi ogromna góra. Po dokładniejszym spojrzeniu okazało się, że ta góra ma dokładnie 7 jaskiń. Myślę, że właśnie znalazłyśmy górę, o której mówiła Kamila. Musimy być blisko smoka. Roszpunka zobaczyła skalną półkę na górze i rzuciła mocne, długie włosy do góry. Włosy zawinęły się na półce. Dzięki temu Klapsi i Roszpunka mogły wspiąć się na górę. Au, moja pięta. Au, mój but. Au, moje włosy.
Kiedy przybyły do trzeciej jaskini, zobaczyły trzy małe wiewiórki. Ale słodkie! Witajcie, małe wiewiórki! Jestem Rozpunka. Nie widziałyście tutaj może smoka? Rozpunko, nie możesz ich o to tak pytać! Wystraszą się! Dobra, dobra, spróbuję jeszcze raz. Cześć, małe wiewióreczki! Czy nie widziałyście tu słodkiego małego smoczusia? Wiewiórki potrząsnęły głowami, by powiedzieć tak. Potem weszły do jaskini. Wow, nie sądziłam, że to zadziała! Klapsi pierwsza weszła do małej jaskini, ale potknęła się na małym kamieniu i potoczyła się prosto do jaskini, aż wpadła w coś zielonego. To był mały smok. Cześć! Klapsi była przerażona i nie wiedziała, co robić, więc wskoczyła na ogon małego smoka, a on zaryczał. Znalazłyśmy go! Znalazłyśmy smoka, o którym mówiła Kamila! Nie mogę w to uwierzyć! Ha, ha, hurra! Podczas gdy Rozpunka cieszyła się, Klapsi zdecydowała, że lepiej zejść z ogona smoka. Smok pochylił się, aby bliżej przyjrzeć się Klapsi. Myślę, że on mnie nie lubi. Nie, jestem pewna, że lubi. Myślę, że problem polega na tym, że nie umie wyrazić swoich uczuć. Prawda, drogi smoczku? Poczekaj, dajmy ci imię. Drado. Jest uroczy. Lepiej się z nim zaprzyjaźnij, Klapsi. Pamiętaj, musimy go rozśmieszyć. Ale mały smok nie lubił Klapsi, ponieważ zraniła go w ogon. Więc Klapsi próbowała rozpuszyć włosy Rozpunki, żeby wyglądała śmiesznie. Hop! Hop! Ha! Hop! Hi hi! Hi hi hi! Ale to wcale nie rozśmieszyło Drado. Następnie Klapsi próbowała zrobić smoka z liści. Bardzo się starała, ale potem okazało się, że bardziej przypomina wielbłąda niż smoka. A Drado nadal nie był w humorze. Może jest głodny i nie ma humoru? Jak myślisz, co lubią jeść smoki? Smocze owoce? Aha, dokładnie. Dobra, więc znajdźmy dla ciebie smoczy owoc, a potem chodźmy do mojego zamku. Mały smok Drado polubił Rozpunkę i wraz z nią udał się do zamku. Ale niedaleko sowa wciąż obserwowała. To był przyjaciel złej wiedźmy Ksenii. Sowa została wysłana do szpiegowania ich przez najpotężniejsze czarownice w królestwie. Kamilę, Ksenię, Hellę i Wegę. Sowa wróciła z wieściami o smoku. Więc smok, o którym mówiłaś, że nie istnieje, znalazł go. Ale to jest niemożliwe! Kłamałam o smoku! Jak to możliwe? Rozpunka ma teraz smoka. Wiem, to niewiarygodne. Nie ma chwili do stracenia. Nasza czwórka musi opracować plan pokonania wszystkich księżniczek. Nie ma chwili do stracenia. Pewnego razu, kiedy jesienne liście spadały z drzew, spotkały się najpotężniejsze i najokrutniejsze wiedźmy. Kamila, Ksenia, Hella i Vega. A ja to co, dekoracja? Nie zapomnij o mnie. I ich złośliwa sowa. Starały się pokonać każdą życzliwą księżniczkę na świecie, a potem rządzić złem i okrucieństwem. W piękny dzień Rozpunka malowała obraz arbuzów w ogrodzie zamkowym. Te arbuzy wyglądają świetnie, prawda, Klapsi? Założę się, że smakują równie dobrze. Klapsi poszła więc do ogrodu, aby spróbować kawałka arbuza. Kiedy nagle pojawił się przed nią mały smok Drado. Przestraszył ją złym spojrzeniem, więc biedna Klapsi poślizgnęła się i ze strachu wpadła prosto w arbuza.
Klapsi! Jej niezdarność rozśmieszyła Roszpunkę, ale Drado wciąż się do niej nie uśmiechnął. Spójrz na tego wielkiego arbuza! Co się tam dzieje? Jeden z arbuzów, które rysowała Roszpunka, stawał się większy i większy, aż był wielkości domu. Roszpunka, Drado i Klapsi nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Czy widziałaś, co się stało? Zajrzyjmy do środka. Kiedy Roszpunka i Klapsi weszły, zobaczyły mały pokój ze ścianami ozdobionymi różnymi wzorami z nasion arbuza. A także wielką, błyszczącą księgę. Księga? Księżniczek? Poza tobą są też inne księżniczki, Roszpunko? Chyba tak. Zerknijmy, co tam jest napisane. Niezależnie, która księżniczka będzie tę księgę dotykać, powinna ją uważnie przeczytać. Dowiesz się, gdzie mieszka jaka księżniczka. Nie wiesz, kiedy będziecie potrzebować się wzajemnie. O, inne księżniczki? Kiedy wszystkie cztery księżniczki spotkają się i zjednoczą, dowiedzą się, jak wspólnie wygrają swą mocą. Wkrótce w przyszłości rozpocznie się wojna księżniczek i czarownic, lecz kto kogo pokona? Kiedy skończysz czytać, nie będziesz miała dużo czasu. W poszukiwaniu przyjaciół wyruszysz na koniec lasu. Najpierw znajdź Kopciuszka, a potem resztę. I pamiętajcie, moje drogie, dobre serca razem są najlepsze. Roszpunka powiedziała Drado o tym, co było w księdze i poprosiła go, by znalazł Kopciuszka. Mały smok podjął się tego zadania i odleciał w pośpiechu. Po pewnym czasie przybył, by spotkać dwie myszy o imieniu Mozzarella i Cheddar. Przekazał im wiadomość od Roszpunki i że księżniczki muszą się spotkać pod latarnią morską. Mozzarella i Cheddar pobiegli, by powiedzieć to Kopciuszkowi, która natychmiast wyruszyła na spotkanie z innymi księżniczkami. Przechodząc przez magiczny las, zobaczyła Piegowatą, która zbierała jeżyny. Hej, Piegowata, powiedz Śnieżce, że musimy się spotkać pod latarnią morską. Więc Piegowata poszła od razu powiedzieć to Śnieżce. A kiedy Śnieżka wyruszyła, zobaczyła latającego nad nią Ringo i zawołała. Hej, Ringo! Ringo! Musisz powiedzieć syrence Ariel! Wszystkie księżniczki muszą zebrać się pod latarnią morską. Więc Mewa Ringo poleciała do pałacu na plaży, żeby powiedzieć syrence, co usłyszał. Ale syrenki nie było w pałacu. Więc Ringo stanął przy molo i zaczął gwizdać. Dolfi, który usłyszał gwizdanie Ringo, pojawił się na falach. Ringo poprosił Dolfiego, by popłynął bezpośrednio do małej syrenki i przekazał jej wieści. Następnie Dolfi wskoczył do wody i popłynął do podwodnego królestwa. I powiedział Ariel, co usłyszał. Gdy tylko Ariel zrozumiała, co się dzieje, szybko popłynęła do latarni morskiej na powierzchni morza. Kiedy syrenka przybyła, jej płetwa zamieniła się w ludzkie nogi i szybko dotarła do miejsca, gdzie spotkały się księżniczki. Cześć, jestem syrenka Ariel, więc jesteście innymi księżniczkami? Ariel, witaj, jestem Roszpunka. I jestem Śnieżka. A ja mam na imię Kopciuszek. Widzicie? Teraz jesteśmy razem. Rozmawiały, dopóki słońce nie zajęło miejsca księżyca i opowiadały sobie historię. Pod koniec nocy, kiedy latarnia morska rozświetliła morze, księżniczki poszły do lasu, aby odkryć swoje supermoce. Czas pokazać naszą moc czarownicom, które chcą szerzyć zło na całym świecie.
Zgadza się, przygotujmy się. Kopciuszek powiedział innym księżniczkom o jej zdolności do mówienia ze zwierzętami. Aha! Więc to oznacza, że możesz rozmawiać z moim smokiem Drado? Smokiem? Wspaniale! Wow! Ale fajnie! Pojawił się i Drado. Cześć, Drado. Ty rozumiesz mój język? Tak, miło mi cię poznać. Wow, naprawdę rozmawiasz ze zwierzętami. Jaka jest twoja supermoc, Syrenko Ariel? Mogę sprawić, by wszystko, co tu widzisz, ruszało się. Syrenka zamknęła oczy i złożyła ręce. Świetlista aura otoczyła ją i uniosła wszystkie księżniczki w powietrze. Księżniczki były pod wrażeniem tej mocy. Ariel opuściła je z powrotem. Ale Kopciuszek potknął się i zranił kostkę. Au, moja kostka! Moja kostka boli! Śnieżka dotknęła kostki Kopciuszka obiema rękami. I z ciepłem między dłońmi. To jest genialne, Śnieżko. Moja kostka jest wyleczona. Mogę wstać. I to jest moja supermoc. Za pomocą moich rąk mogę leczyć rany. W końcu Roszpunka wyszeptała magiczne słowa do swoich włosów i uniosła je w niebo. Jej złote, lśniące włosy rozdzieliły się na 4 części. Każda część wygięła się do księżniczki i rozsypała złoty pył. Następnie włosy połączyły się i utworzyły most, przez który księżniczki mogły przejść. Moja supermoc polega na tym, że mogę kontrolować włosy. To jest takie fajne, wspaniale. Śnieżka, Syrenka Ariel, Kopciuszek i Roszpunka poczuły, że ich połączone moce mogą pokonać złe czarownice. Więc po jednej stronie były 4 dobre księżniczki, a po drugiej stronie były 4 złe czarownice, które stały razem. A co ze mną? Też tu stoję. I zła sowa. Pamiętaj jednak, sowo, że w bajkach dobro zawsze pokonuje zło. Pewnego razu w odległej krainie na niebie wznosiły się lampiony życzeń. Roszpunka, Kopciuszek, Syrenka Ariel i Śnieżka były wszystkie razem przy latarni morskiej. Każda z nich życzyła sobie, by świat był lepszy. A słońce znów wzeszło. Mała przyjaciółka Roszpunki, Klapsi, obudziła się przed księżniczkami i poszła do magicznego lasu pozbierać słodkie czereśnie. Czereśnie były tak czerwone i lśniące, że nie mogła się powstrzymać i zaczęła je wyjadać z kosza. Niam, 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 ale pyszne! Nagle Klapsi zauważyła małego jelonka przechodzącego między drzewami, który niestety miał zranioną nogę. Hej, mały jelonku, co ci się stało? Chodź ze mną, znam kogoś, kto ci pomoże. Klapsi odwróciła się i zaczęła iść, ale coś zmieniło się w małym jelonku. Jego oczy zrobiły się bardzo czerwone. Ale Klapsi nie zauważyła tej zmiany. Przyprowadziła jelonka do Śnieżki. Śnieżka mogła użyć swojej magicznej mocy, aby go uleczyć. Kiedy Śnieżka podeszła, aby uleczyć nogę jelonka, niewinnie wyglądający jelonek nagle zamienił się w złą królową Hellę. Kiedy Śnieżka zobaczyła Hellę, była przerażona. Hela, jak mnie tu znalazłaś?
Hela zaczęła czarować rękami i ziemia pod księżniczką pękła. Księżniczka wpadła prosto w otchłań. Pomocy! Zgnijesz tam na dole, Śnieżko. Nikt nie może być tak piękny jak ja. Śnieżka wpadła prosto do tunelu i była uwięziona w lochu. A na powierzchni inne księżniczki zauważyły zniknięcie Śnieżki, więc wszystkie zaczęły jej szukać. Śnieżko! Gdzie jesteś? Kopciuszek chodziła w miejscu, gdzie zniknęła Śnieżka. Postawiła jeszcze dwa kroki i... Również wpadła do lochu. Następnie syrenka Ariel znalazła muszlę, którą wyrzuciło morze i posłuchała jej. Co? Zostały uwięzione? Syrenka Ariel wrzuciła muszlę z powrotem do wody i od razu udała się do magicznego lasu. W tym samym czasie Roszpunka i Klapsi doszły do miejsca, gdzie zniknęła Śnieżka. Śnieżko! Śnieżko! Gdzie jesteś? Gdzie się podziałaś? Roszpunko, zobacz! Ostatni raz ją widziałam dokładnie tutaj! Mówiąc te słowa, ziemia znów się rozstąpiła, a Roszpunka prawie wpadła do środka. Ariel biegła do nich, wiedząc, co się stało, więc użyła magii, aby uratować Roszpunkę. Roszpunka zawisła w bąbelku i wróciła na ziemię. Kiedy Ariel dołączyła do Roszpunki, usłyszała głosy dochodzące z otwartej otchłani. Pomocy! Uratujcie nas! Nie wydostaniemy się stąd! Słysząc głosy księżniczek, Roszpunka rozwinęła swoje włosy na dół, aby im pomóc. Arielka zeszła po nich na dno. Idziemy! Nie martwcie się! Ariel, uważaj! Kiedy Ariel się odwróciła, zobaczyła Wegę i Hellę. Wega! Jak to możliwe? Chyba już zapomniałaś o moich mocach, Ariel. Kiedy Ariel się tego nie spodziewała, Wega zaczęła strzelać do niej atramentem. Ariel stworzyła tarczę, by się chronić. W tym samym czasie na ziemi mały smoczek Drado zjadł tyle owoców, że zamienił się w ogromnego smoka. Widząc to, Roszpunka zrozumiała, że Drado również stał się potężniejszy. Drado, pomóż nam! Drado wylądował na ziemi tak mocno... Co się dzieje? Zaraz nas zasypie! Utkniemy tutaj! Widząc swoją szansę, Ariel użyła całej swojej siły, aby rozszerzyć pręty klatki i uwolnić Śnieżkę i Kopciuszka z lochu. Ale oczywiście będąc na górze, księżniczki dalej były w lesie. Właściwie były w samym środku lasu. Ksenia i Kamila stały zaraz naprzeciwko księżniczek. Miotełko, miotełko, zamieć mi tu skalnego potwora, który pokona wszystkie księżniczki. Magiczna miotła pozamiatała kamienie dookoła specjalnie dla Kamili. Kiedy było wystarczająco dużo kamieni, Ksenia użyła swojej magicznej mocy, aby stworzyć ogromnego potwora. Kamienny potwór ruszył na księżniczki, aby je pokonać. Roszpunka rzuciła swoimi włosami jak liną, aby związać nogi kamiennego potwora. Lecz nawet jeśli potwór się przewrócił, nie został pokonany. Znów wstał i zaczął biec.
Nie możemy go pokonać! Syrenka Ariel chciała użyć swojej mocy, aby go podnieść i przenieść, ale nie potrafiła. Jest za ciężki! Nie podniosę go! Następnie Kopciuszek zaczął wołać o pomoc do wszystkich zwierząt w lesie. Wzywam was, wszystkie zwierzęta lasu! Kiedy tylko kamienny potwór miał zaatakować, nagle na niebie pojawił się smok Drado, aby pokazać swą moc. Drado użył ognistego podmuchu na kamiennym potworze. Potwór stracił równowagę i się przewrócił. Ale nic mu się nie stało. Kiedy smok znów zaczął zionąć ogniem, kamienny potwór strzelił kawałkiem ręki prosto w niego. Syrenka Ariel przejęła kontrolę nad kawałkiem skały i powstrzymała atak na smoka. Drado się zdenerwował i złapał kamiennego potwora szponami. Poleciał nad przepaść i wypuścił go nad ogromną wysokością. Kamienny potwór spadł i roztrzaskał się na kawałeczki. Smok Drado był widoczny z daleka. Wiedźmy były tak przerażone mocami księżniczek i smokiem, że natychmiast rzuciły się do ucieczki. Nie pokonacie nas, wiedźmy, kiedy jesteśmy razem. Mamy zwierzęta, smoka i supermoce. Ale trochę miłości mogłoby wszystko naprawić. Następnie wszystkie księżniczki wskoczyły na Drado i poleciały nad latarnię morską. Kolejny raz dobro zwycięża ze złem. Ale ważniejsze jest, aby tych złych uczyć, jak być dobrym.